każda z tych uczelni ma swój dług do spłacenia wobec Ciebie za Twoje wieloletnie starania o stworzenie w Polsce niezbędnej struktury i sieci szkolnictwa kościelnego reprezentującej akademicki poziom badań i nauczania, zwłaszcza w naukach teologicznych. Znamienny jest dla nas fakt, że przybywasz do nas wprost z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, od grobu wielkiej polskiej mistyczki świętej Faustyny. Odczytujemy to jako znak dla teologicznej pracy, która winna korzystać z wiedzy nazywanej przez świętego Jana od Krzyża ciemną mądrością, a do której dochodzi się poprzez miłość. Czcigodny, umiłowany Ojcze Święty, błogosław naszym uczelniom, błogosław naszej pracy. Umiłowany Ojcze Święty, z najwyższą radością pragnę powitać Waszą świątobliwość na terenach kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, który nosi nazwę Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu. Witam w imieniu obecnego tu Senatu i całej wspólnoty naszej Wszechnicy. Słowa powitania kieruję do Waszej świątobliwości w imieniu środowiska akademickiego Krakowa, reprezentowanego tu przez rektorów szkół wyższych naszego miasta, ale także w imieniu całego polskiego świata akademickiego, który reprezentują tu rektorzy wszystkich polskich uniwersytetów. Radość nasza z wizyty Waszej Świątobliwości na terenach powstającego kampusu uniwersyteckiego jest ogromna. Ta wizyta w symboliczny sposób włącza bowiem ten kampus wyrastający w sąsiedztwie tak dobrze znanych Ojcu Świętemu Dębnik i Zakrzówka w krwiobieg życia Starego Krakowa, naszego ukochanego miasta, nad którym wznoszą się widoczne stąd wieże Wawelskiej Katedry, kopiec Naczelnika Kościuszki, a także mury Bielańskiego Opactwa. Od kilku lat coraz większa gromada studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaludnia te tereny. Najpierw w tych gmachach tam obok stojących pojawili się studenci ochrony środowiska. Przed rokiem słuchacze biotechnologii. Jesienią tego roku wprowadzą się tu studenci kolejnych kierunków studiów. Po nich przyjdą inni ze wszystkich uniwersyteckich wydziałów ścisłych i przyrodniczych. Co jednak szczególnie ważne, niedługo pojawią się tu także studenci teologii. Cieszymy się, że na terenach kampusu uniwersyteckiego znalazła lokalizację Papieska Akademia Teologiczna. To dowód postępującej integracji naszego krakowskiego środowiska akademickiego, konsekwentnego realizowania tak bliskiej sercu Waszej Świątobliwości idei włączenia teologii w nurt współczesnego życia akademickiego w Krakowie, a w szczególności Jagiellońskiej Wszechnicy. Przed 6 wiekami święta królowa Jadwiga dała naszym przodkom siłę i moc, aby w odnowionej akademii zajaśniało słońce prawdy, aby zgodnie z życzeniem Kazimierza Wielkiego ta nauk przemożnych perła wydawała mężów dojrzałością rady znakomitych, ozdobą cnót świetnych i w różnych umiejętnościach wyuczonych, aby przekształciła się w orzeźwiające źródło nauk, którego jedności czerpaliby wszyscy naukami napoicie pragnący. Dziś, gdy szczególnym zrządzeniem opatrzności Bożej na tronie Piotrowym zasiadasz Ty, Ojcze Święty, wychowanek Jagiellońskiej Wszechnicy, ośmielam się prosić Waszą Świątobliwość o udzieleniu naszemu wielkiemu przedsięwzięciu inwestycyjnemu swojego błogosławieństwa. Niech błogosławieństwo to doda nam sił. Niech umocni nas w wierze, iż teraz, po wizycie Waszej Świątobliwości, budowa tego uniwersyteckiego kampusu, na którym wznosi swoją siedzibę także Papieska Akademia Teologiczna,
a w przyszłości znajdą tu swoją lokalizację również niektóre instytuty Polskiej Akademii Nauk, doprowadzona zostanie do szczęśliwego końca. Ale prosząc o błogosławieństwo dla Uniwersytetu i środowiska krakowskiego, ośmielam się zarazem prosić Waszą Świątobliwość o błogosławieństwo dla całego polskiego świata akademickiego, o błogosławieństwo na nowy wiek, na trudy podejmowanych badań, na trudy nauczania młodych ludzi, na dzieło formowania ich osobowości w duchu poszanowania prawdziwych wartości, największego skarbu ludzkości. Ojcze Święty, polskie środowisko akademickie dobrze pamięta słowa, które od wielu lat kierujesz do nas, których wysłuchaliśmy w czasie niezapomnianego spotkania w czerwcu 1997 roku w kolegiacie świętej Anny, ale które odnaleźliśmy także w Twojej encyklice Fides et Ratio. W codziennym trudzie, w laboratoriach i w bibliotekach, w salach wykładowych pamiętamy, że wzięliśmy na siebie obowiązek niesienia posługi myślenia, że mamy odkrywać prawdę, a także przekazywać ją innym. Nie zapominamy o tym, że spoczywa na nas obowiązek formowania młodych ludzi, kształtowania w ich umysłach i sercach zdrowego ducha patriotyzmu, budowania, jak mówiłeś Ojcze Święty we wrześniu 2000 roku w czasie rzymskiego spotkania z pielgrzymką naszej Wszechnicy Uniwersyteckiej, budowania takiej miłości Ojczyzny, która staje na straży jej dobra, ale nie zamyka bram, lecz buduje mosty, a żeby dzieląc się z innymi, to dobro pomnażać. Pragnę Cię, Ojcze Święty, zapewnić, że nie zapomnieliśmy Twoich słów, iż Polska potrzebuje światłych patriotów zdolnych do ofiar dla miłości Ojczyzny i równocześnie przygotowanych do twórczej wymiany dóbr duchowych z narodami jednoczącej się Europy. Słowa te są dla nas drogowskazem, z którym wkraczamy w XXI wiek, w trzecie tysiąclecie. Słowa te są nam potrzebne, bowiem ludzie nauki stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami. Mają świadomość niezwykłych możliwości, jakie niesie z sobą rozwój poszczególnych dziedzin nauki, ale mają także świadomość zagrożeń, jakie rodzi ten rozwój. Tym częściej muszą zatem powracać do przestróg, jakie Ojcze Święty nie skąpiłeś i nie skąpisz nawołując, aby uczeni nie dopuścili do alienacji przedmiotu badań, aby nie uzależniali swej pracy od doraźnych celów czy korzyści, aby nie dopuścili do zniewolenia świata naukowego, aby żądza sukcesu nie przesłoniła im nigdy prawdziwego ich powołania, jakim jest służba prawdzie. Pragnę zapewnić Waszą Świątobliwość, że polski świat nauki, mimo znanych także Ojcu Świętemu niemałych trudności i kłopotów, idzie tą drogą, co z całą pewnością mogą potwierdzić obecni tu moi koledzy rektorzy. Umiłowany Ojcze Święty, miejsce, w którym znajdujemy się, skłania nas przede wszystkim do myślenia o przyszłości, ale nawet tutaj nie zapominamy o naszej historii. Dlatego zwracam się do Waszej Świątobliwości z jeszcze jedną prośbą. O przyjęcie daru, jakim jest Złota Księga Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowana z okazji jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej. Księga składa się z 12 tomów. Zawiera przeszło 500 sylwetek wielkich uczonych, a w jej powstaniu mają swój udział także dwie córki naszej Wszechnicy, Papieska Akademia Teologiczna oraz Akademia Rolnicza w Krakowie. Niech to świadectwo naszej pamięci o poprzednikach stanie się dla Waszej Świątobliwości miłą sercu pamiątką dzisiejszego spotkania. Ojcze Święty, oto jest ta Złota Księga. Ojcu Świętemu są teraz prezentowane dary od Papieskiej Akademii Teologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz od wszystkich uczelni Krakowa, przede wszystkim od studentów miasta Krakowa. Ojcze Święty,
koniec tym tekstem, który przygotowało Kierownictwo Akademickie dla Ojca Świętego. Indeks numer 1, które wydały wszystkie uczelnie Krakowa, 11 uczelni Krakowa i podpisali wszystkich rektorów uczelni Krakowa. Ja przeczytam. Na wniosek samorządu studenckich wyższych uczelni Krakowa rektorzy stwierdzają, że jego świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II otrzymuje indeks studenta wyższych uczelni Krakowa. Posiadacz tego indeksu nie jest obowiązany do regularnego... Gileckiego. Wydawnictwo powstałe z okazji 600-lecia odnowienia Uniwersytetu składa się z 12 tomów, w których umieszczono ponad 500 biogramów wybitnych uczonych krakowskich. Swój udział w powstaniu tej złotej księgi mają również dwie wywodzące się zeń bezpośrednio uczelnie: Papieska Akademia Teologiczna oraz Akademia Rolnicza. Katolicki Uniwersytet Lubelski przynosi w darze Ojcu Świętemu 9 tom Encyklopedii Katolickiej. Wreszcie rektor elekt Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, profesor Jan Pamuła oraz przedstawiciel studentów Krakowa wręczą Ojcu Świętemu indeks studenta. I która zdobi salony uniwersytetu, który chcemy zostawić jako znak naszej wdzięcznej pamięci o szczególnej więzi Ojca Świętego z naszą uczelnią, więzi, którą się szczycimy i którą odczytujemy jako wielkie wyzwanie. A do tego dołączam sygnalny egzemplarz 9 tomu Encyklopedii Katolickiej, w której są tak ważne hasła jak Kościół, a także Kraków, krakowska diecezja. I chcielibyśmy dołączyć do tego tomu życzenia, aby można było w kolejnych latach kolejne tomy Ojcu Świętemu prezentować aż do ostatniego. Encyklopedię katolicką wręczył rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksiądz profesor Andrzej Szostek. Panie Wincencie, księża rektorzy, księża profesorzy i studenci. Studenci. Panowie i panie, panie i panowie. Bardzo dziękuję za ten przystanek. Słagiewnik na Franciszkańską. Bardzo dziękuję. Pragnę powiedzieć, że codziennie modlę się za wasze uczelnie, za Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, za Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, a jeszcze także i za Angelikum w Rzymie, za wszystkich rektorów, profesorów i studentów żyjących i zmarłych. Vivat Academia, vivant professores. Vivat membrum quod livet, semper sint in fiore. Laudio enti latine to znaczy, że mają kwitnąć, ma kwitnąć Akademia, ma kwitnąć Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Bóg zapłać za wszystko, co od niego otrzymałem. I szczęść Boże na dalsze lata, także i w tym nowym miejscu. Szczęść Boże.
skierowuję do wszystkich uczelni wyższych, do wszystkich uniwersytetów w całej Polsce. Jeszcze raz szczęść Boże. Najzabawniejszym podarkiem, jaki Ojciec Święty otrzymał tutaj, jest właśnie indeks specjalny w białej oprawie z papieskim emblematem. Zawiera m.in. taki wpis: posiadacz tego indeksu nie jest obowiązany do regularnego uczestnictwa w zajęciach i jest w tej chwili Ojciec Święty opuszcza teren budowy Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej. Kieruje się w stronę ulicy Grota Roweckiego. Potem orszak papieski skręci w ulicę Kobierzyńską, Kapelanka i pojedzie na Dębniki. Tam znajduje się parafia świętego Stanisława Kostki, w której Ojciec Święty często bywał, kiedy mieszkał na Dębnikach przy ulicy Tynieckiej 10. Parafianie z parafii świętego Stanisława Kostki wyniosą na ulicę obraz Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych, przed którym, jak sam twierdzi, wymodlił swoje powołanie.